Hejola 1, 2, 3, 4, 5, więc gratulujemy ci, przechodzimy twój parkour, więc naprawdę gratulacje, chyba jakiś tu masz, więc widzę jakiś domi dla Patysia. Mamy taki różowy parkurek, więc sobie przejdziemy taki różowy parkurek, normalnie taki wersowy parkurek, więc przechodzimy, ale ja sobie zmienię tego skina, aha, nie mogę zmienić skina, świetnie, napiszę jej tak, napisałem jej, że właśnie napisała pierwsza, więc przechodzę jej parkour, po części jest to teraz bez sensu, bo teraz będzie wiedziała, że takie coś właśnie teraz nagrywam, aczkolwiek, po prostu jeżeli ktoś już napisał pierwszy, to po prostu czekam na drugą osobę, jeżeli znowu ta sama osoba była pierwsza jakimś trafem, więc to się już jakby nie liczy, więc jakby no niech, lepiej żeby nie próbowała, bo jakby no to już się nie będzie liczyć, oby już nie próbowała jak coś, no to tego, po co tam jest klucz, no super, że mi to dopiero teraz mówisz, naprawdę jestem zachwycony, bo dopiero teraz o tym wiem, znaczy myślałem, czy coś tu będzie, ale myślałem, że jednak będziesz milutką osóbką, i nic takiego nie zrobisz i chyba jest naprawdę pod kompletnie tymi schodami, więc musimy to zobaczyć, dobra, o jak, no gdzie są pod schodami, no czekajcie, no tutaj nic, aha, dobra, ja myślałem, że to jest pod schodami, a to jest, tak wiecie, inaczej troszeczkę, dobra, zdziwiłem się lekko, ale, no ale dobra, przejdziemy sobie ten parkour, lecimy po takich różowych migotkach, migotki są superowe. Trzeba byłoby w końcu jakiś zbudować parkour na BSP. Dzisiaj w ogóle miałem w planach nagrać odcinek właśnie zbudowania parkouru, ale wymyśliłem taki dosyć ciekawy pomysł. Nikt takiego odcinka na BSP pomysłu nie nagrał, bo były takie filmy na YouTubie typu, nie wiem, kto pierwszy, nie wiem, zjeli zakat, wygrywa, kto pierwszy wypisał ołówek. I postanowiłem zrobić właśnie coś takiego, że kto pierwszy coś tam zrobi, to właśnie przychodzi jego parkour. Będzie wymyślać pomysły na właśnie takie coś tylko w wersji Blockstar Planet. No dużo pomysłów nie ma oprócz parkoura w sumie, ale czy od komentarza, no bo co innego jakby. No ołówka nie wypisze się w Blockstar Planet, więc no niestety z tym jest malutki problem. Mam tu kryształ, znaczy portal, i mi się wydaje, że on jest nieprawidłowy. I chyba mam rację, ale dobra, upewnijmy się. Dzięki, ale w sumie nie przejmujmy się, bo przecież jest tutaj, był kryształ, więc jakby, dobra, wybaczam ci jednak, ale no wiesz, tak się nie robi, bo to jest bardzo niegrzeczne z twojej strony, no ale dobra, to była, znaczy ja myślałem, że właśnie to będzie błędne, ale i tak chciałem sprawdzić, bo mogło to być na przykład droga do klucza, to mogła być na przykład droga do klucza, nigdy nie wiadomo, co tam będzie, warto sprawdzać, no ale w tym przypadku nie było warto. Siup, myślałem, że tu będą jakieś skoczki takie, wiecie, trampolinki, ale to jednak są tylko wielkie, dalekie skoki. Znowu się o mnie biją, no jasny, święty. No drugi raz nie będę dawał tytułu pod tytułem widzowie podrywają mnie po prostu mnie podrywają. Nie, już takiego tytułu nie będę dawał. Albo bym dał tytuł widzowie się biją o mnie. Szok, zobacz jak normalnie wideo, normalnie szok, normalnie. Dobra, i przyszedłem ten parkour, rekordzik miałem, no i takie coś lubię. I uwaga, lecimy z kolejnym i w sumie mogłem to zrobić bardziej prostym sposobem, po prostu robić klona. W najprościej świecie dodać na przykład tutaj sobie na przykład, nie wiem, emotkę, na przykład zrobimy sobie buźkę, bo czemu by nie, tak, dobra, to nie wygląda jak buźka, czekajcie, tak, oraz zrobimy sobie, tak, świetna buźka, coś, gdy zobaczymy, kto pierwszy napisze. I czy ktoś w końcu skusił, uwaga, i to jest Kitka 9797, gratulacje, przechodzę twój parkour. Jest to troszeczkę też słabiutki z tego powodu, że no raczej to będą tylko osoby, które właśnie mają mnie w znajomych, bo tylko oni się wyświetlają, czy im się wyświetla to, że zrobiłem nowego skina. No kilka miesięcy temu było coś takiego, że właśnie nawet tym, którzy mnie nie mieli znajomych, to im się też wyświetlało. No teraz właśnie w tamtym okresie to byłoby właśnie fajny pomysł na odcinek, no a teraz to zmienili. Czy się cieszę, czy się nie cieszę? Po części się nie cieszę, ponieważ no teraz na przykład nie mam 100 lajków w minutę, jak to było kiedyś, pamiętam. Nie wiem, czy ktoś z was pamięta tego buga, ale po prostu wtedy mogłem robić skina i prawie każdemu się to wyświetlało, jakby miałem nawet 100 lajków w 10 sekund. Nie wiem, czy pamiętacie, to było chore. No teraz już tak nie ma. No szkoda. No ale w sumie to też powodowało wielkie lagi na BSP. Na pewno powodowało, bo nawet mi się wyświetlały osoby, których w ogóle nie miałem znajomych, bo nie wiedziałem, kto to są za osoby. Ale w sumie no warto było, bo można było się jakokolwiek się wybić, tak? Bo dużo osób się wyświetlało, więc no ciekawe. Ale to pewnie chyba zależało od tego, że jak kogo wyświetlałeś profil, bo jeżeli kogo na przykład nie wyświetlacie, to chyba wtedy właśnie tak działało, że wtedy nie wyświetlało, bo wy patrzyliście na mój profil i coś takiego, tak mi się wydaje, że tak działało.
Albo to działało w taki sposób, że jak prosiliście mnie o to, żebym przyjął was do znajomych, to wtedy niby BSP uznawało wam za to, że niby was przyjąłem i po prostu już wysyłało powiadomienia. Bo no nie oszukujmy się, ale dużo osób chyba niestety mnie prosi o przyjęcie do znajomych i tak tego nie zrobię, a mam ponad 1000 zaproszeń dziennie, co jest chorą liczbą. I jest problem, ponieważ nie mogę przejść ten portal. Mi się wydaje, że to jest chyba lag, ale tak lag BSP. Chyba to nie jest lag mojego internetu i chyba mi nie wywaliło komputera. Tak mi się wydaje. No dobra, nie przejdę tego parkouru, bo coś tam się zepsuło. Napisz XD. Zobaczymy, może tak się skuszą i coś napiszą. Bo wiecie, no coś muszą napisać, zobaczymy. Uwaga, kto to będzie? Uwaga, pierwszy like i pierwszy komentarz jest do... Uwaga, Luna 101026. Gratulacje, przechodzimy twój parkour. Ludki, może zrobimy coś takiego następnym razem, że po prostu poinformuję was na społeczności, kiedy nagrywam taki odcinek. Bo w sumie to jest zbytnio takie nieuczciwe troszkę, że tylko osoby, które mają mnie znajomych po części, ale napisały pierwsze. Mam dużo osób znajomych, teraz pewnie tak mam 50 osób online, więc jakby mam dużo osób szansę, ale połowa pewnie to omija. Ale jak na razie jakby nie ma jakichś powtórek, więc jest świetnie. Jest świetnie, bo myślałem, że będą powtórki i że będzie na przykład ta Jola ciągle pisać, ale jednak nie pisze. Co jest? Aha, bo nie można na tym skakać. Ja myślałem, że można, ale to jednak nie można. Fajna dziewczyna w ogóle nie pisze. Ja myślałem, że ona będzie właśnie pisać, a w ogóle jeszcze nie napisała. Mam nadzieję, że w końcu napisze. No bo mogłaby, no to jakby no wchodzi na moje parkury, no to mogłaby, co nie? Mogłaby, dobra, leci. No co ja robię? Dobra, udało się jakoś, świetnie, pięknie. I teraz musimy uważać, nie możemy dotykać tego czegoś falującego, bo to po prostu powoduje mi tego. I w ogóle jednak skinów nie będę zmieniać, bo mi się nie chce, jestem zbytnio leniwym człowiekiem. Okej, czerwone i mamy metę. I 31 sekund, świetnie. I lecimy na kolejny parkour, kolejnego klona sobie stworzymy. Pięknie. I lecimy, i teraz na przykład napisz i trzy osoby, uwaga, kto będzie teraz pierwszy? Biart! Mój boskie, Biart pierwszy. Ale miał tutaj konkurencję, świetnie, miał konkurencję, dobrze. I mamy tutaj dla Camlock, no to niech będzie, że może ten parkour jest taki hardkorowy, ojejczu, niemożliwy parkour, chyba to będzie ostatni parkour w dzisiejszym odcinku. A ten parkour wygląda na dosyć ciężki, no chyba, że nie będzie taki ciężki, będzie łatwiutki, no nie wiadomo. Dobra, nie ma sensu, lepiej już po prostu zginiemy i przechodzimy, bo tam chyba kluczyków żadnych nie widziałem, więc dobra, lecimy do góry, potem muszę po odcinku to wszystko pousuwać, bo będę mieć jakieś śmieci. A jeszcze bym się zaśmiał, gdyby to dotarło do topki, to bym się aż wstydził za siebie, że takie gówno do topki dotarło, no ale wiecie, no ale... Naprawdę, czasami naprawdę się nie spodziewam w ogóle, bo kiedy na przykład robiłem takie skiny, że na przykład jest live albo nowy film i one były na przykład albo z wykrzyknikiem, co nie? I ja się raz dziwiłem, że coś było takiego w topce, no bo halo, ja to chciałem usunąć i zapomniałem i trafiło do topki, no. I to nie przeze mnie, tylko... Znaczy to że go nie usunąłem od razu, nie? Więc no, nie jest teraz takiej sytuacji, że mi coś za chwilę trafi do topki, bo nie chcę się tak wstydzić, ale w ogóle zauważyłem, że co jest bardzo dziwne, że gdy robi... Kocham mój program do nagrywania. Kocham go, znowu mi wywaliło komputer, znowu mi wywaliło nagranie. Ja nie wiem, no poprzedni odcinek tak samo było i teraz znowu tak samo. I jeszcze będę tam na BSP, do końca to co chciałem mówić, że dla mnie to jest dziwne, że kiedy robię jakieś ładne skiny, które mi się podobają, to one mają zazwyczaj mało lajków, a kiedy zrobię na przykład, nie wiem, świnka Pepa, albo nie wiem, jakiś bekowy skin, to ma o wiele więcej lajków. Nie wiem dlaczego tak jest. Tak to zauważyłem, ale to jest bardzo dziwne. Ale dobra, no to kończę ten odcinek. No jestem zawiedziony, że znowu mi wywaliło komputer, a był taki fajny ciężki parkour. No cóż, jeżeli wam się podobało, no to łapeczka w górę, subskrypcja i się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia, wieczoru czy tam nocy, więc pa 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 pa